Witamy wszystkich hodowców. Kiedy jesteśmy już u kolegi Sebastiana tutaj w Czersku, wprawdzie miał być dzisiaj lot, ale się nie odbył z uwagi na warunki atmosferyczne, to przyjechaliśmy sobie zobaczyć to miejsce, które kiedyś tutaj wspólnie z Sebastianem odwiedzaliśmy, a mianowicie jest to nowy punkt kładań tutaj w oddziale 0299 Czersk. I to teraz wchodzę. Aha, tu nawet echo kurde słychać. No, te ściany, te betonowe... Nie wiem, jaki wtedy stan był, jak ostatnio... Tylko był płot, część ogrodzenia chyba nawet. No zobaczmy, tak wygląda na dzień dzisiejszy. Tutaj jest blaszany taki garaż. Co w tym garażu jest? Masz klucze? A w tej chwili kosze są. Kosze są transportowe, a tutaj są... A tu mamy punkty, gdzie można... Stoły wystawione są i odbywa się koszowanie. One są jeszcze... Wykańczany jest ten obiekt. To ty robiłeś go, czy kto to robił? Znaczy to w piątek... W sobotę przed koszowaniem robiliśmy to zadaszenie, bo zapowiadali deszcz i ta blacha jest przeniesiona z tamtego punktu, gdzie kiedyś tu byliśmy. Wykorzystali praktycznie na całe to zadaszenie tutaj starczy. Tutaj to są jakby cztery takie, tu jeszcze takie stoły będą. Na ścianie tam chyba? Tutaj. Że od razu będzie do drukarki, nie trzeba będzie wynosić. Tutaj mamy też gniazdka, widzę. Sobie oznaczyliście wizją, czyli tam pewnie na każdy system inny punkt. A tutaj mamy prąd doprowadzony, zabezpieczony przed deszczem. Bardzo fajne rozwiązanie. Ładne, tam mamy resztki materiałów, mamy ten płot, który był stawiany. No pomału. To, co w tej chwili tutaj żeśmy zrobili, to jest praktycznie z naszych zaoszczędzonych pieniędzy i z pieniędzy od sponsorów, nie? I teraz tu, w tym miejscu, ma powstać taki... Tomek? Takie pomieszczenie dla komisji lotowej zegarowej, takie tam 5 na 4, coś takiego. To większe już trzeba zrobić, trzeba żadnych gównianych rozwiązań, trzeba dobre, tam Sebastian może źle powiedział, ale postaramy się tutaj... postawić taki, żeby można było wejść. Mamy gotową, tylko czekamy tutaj na montaż. Ogniowy, chcemy to też zrobić. Jest też, żeby było solidne. Także jak widać, tu żadnych prowizorek nie robimy. Dobrze. Jest ładny punkt. Jest teren zniwelowany, bo tu trochę skos był, także teraz od gminy mamy dostać polbruk z rozbiórki. Czyli się będzie można tutaj... ulicy, także około 300 metrów polbruku dostaniemy, także też to wykorzystamy. Czyli utwardzone, tak? Będzie wygodniej. Ale fajne rozwiązanie, zawsze tutaj jest ciekawe miejsce, nowe. Tam było kabina wjeżdża spokojnie. I Seba, przy straży było przede wszystkim niebezpiecznie, bo tam było nawet gdzie zaparkować, nie to przy głównej ulicy. I teraz główna, jeszcze 5 lat temu tutaj... Dobrze, ale tam też było bardzo blisko i wtedy było problem właśnie z parkowaniem, z ruchem, który się tam odbywa. Natomiast tutaj jest na poboczu, bardzo łatwo dojechać. Można sobie tutaj... Także wkrótce będą tutaj te gołębie, które żeśmy mówili, że będą... Na aukcję to będziemy, o tym będziemy jeszcze mówić. Te gołębie pozbieramy, porobimy zdjęcia, wstawimy. Każdy będzie mógł tutaj z hodowców jakąś tu cegiełkę poprzez zakup tych gołębi, które będą na aukcjach też... I teraz domyślam się, że dla tych, którzy kupią takiego gołębia, tą cegiełkę, to będzie jakaś impreza zorganizowana. No tak, tak. No zobaczymy. No, ja zagwarantuję, bo Sebastian to może nie jest taki chętny do stawiania wódki, ale ja tą wódkę już postawię. Lista, także nie ma problemu. Będzie. Tam lista darczyńców. To trzeba po prostu tych, którzy się przyłożą, tutaj będziemy mogli czymś jakoś ugościć. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, popatrzmy. Tak, tu no, wokół jest tu jest ładnie, bo to są bory tucholskie, no to zobaczmy. Ale przede wszystkim dojazd jest ładny, bo dojazd ulicy jest utwardzony tymi płytami jąb, a też jest tutaj dużo miejsca, można zaparkować. Utwardzimy, bo mówię, tego polbruku dostaniemy 300 metrów, a ta działka tutaj w środku ma akurat 300 metrów, także wystarczy. Jeszcze zostanie tutaj, żeby ten parking tutaj... Dobra, dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.